Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchajcie, znacie Kanye Westa? Kanye West, coś wam to mówi, Kanye West. Taki afroamerykański producent muzyczny i śpiewak, i artysta. A to jest ten facet, który zawsze biega na scenę, kiedy są jakieś nagrody i tak dalej. Ale inna rzecz, z którego Kanye West jest znany, jest to, że jest mężem Kim Kardashian. Znaczy Kim Kardashian. Ja ją widziałem w takim filmie. Bardzo niskobudżetowym. Nie wiem, czy widzieliście ten film. W każdym razie ona robiła takie różne dźwięki, więc ja chciałem je wrzucić w piosenkę. I generalnie Kim Kardashian, wszyscy znają Kim Kardashian, ale niewiele ludzi zna Kanye Westa. W każdym razie Kanye West kiedyś powiedział, niedawno w wywiadzie, że wszystkie dźwięki, które ostatnio robi na płytach, należy robić paszczą, ponieważ to trafia bardziej do wyobraźni ludzi, ponieważ jest to im bliższe sercu, ciału. Ja postanowiłem zrobić to samo w związku z tym. Ta piosenka nie ma nic wspólnego z tym, o czym mówiłem przed chwilą. Jest pewną bardzo... Znacie Charlesa Bukowskiego? Ta piosenka brzmi jak niby Charles Bukowski. Bardzo... Taka smutna historyjka. Zwierzęta chodzą wcześnie spać, nie żałują tego, co było. Nie myślą, co będzie jutro, nie żałują w ogóle niczego. Śpią długo i spokojnie, otulone cichą nocą. I z radością się obudzą, bo żyją na jednym świecie z tobą. Czemu pozwoliłaś mi wtedy wyjść? Ta stara tancerka nie znaczy dla mnie nic. O cokolwiek ją poproszę, to zaczyna tańczyć mi. Ma imię takie jak ty, ma podobne do ciebie dłoni. Lecz kiedykolwiek ją całuję, myślę tylko o tobie. Czemu pozwoliłaś mi wtedy? Zamieszki zaczęły się w mieście, żądają sprawiedliwości. Płoną ulice i komisariaty, podobno będzie jeszcze gorzej. Złapali prezydenta, potraktowali go gorzej niż psa. Tłum jest wściekły i zły, lecz nie tak wściekły jak ja. Czemu pozwoliłaś mi wtedy? Znalazłem jakąś robotę, jestem pomocnikiem dozorcy. Niewiele trzeba się narobić, lecz też niewiele z tego jest forsy. Lecz póki ciebie nie ma, to niewiele mi trzeba. Mogę kątem mieszkać z emigrantami, zadawalać się kawałkiem chleba. Czemu pozwoliłaś mi wtedy? Młodzi ludzie mnie mijają, tacy niewinni, tacy radośni. Przyszłość stoi przed nim otworem, dopóki nie będą dorośli.
ubrani są w kolorowe ciuchy, prowadzą miłosne gry. Odszedłbym natychmiast, lecz jedna dziewczyna śmieje się jak ty. Czemu pozwoliłaś mi wtedy wy? Każdego dnia staje się starszy, każdy dzień jest bliżej końca. Każdy dzień, w którym cię nie ma, jest jak niebo bez słońca. Lecz nadzieja jest jak kobieta, która jest piękna, lecz wyniosła. Choćby kompletnie nie miała racji, to i takie nie przekonasz. Czemu pozwoliłaś mi wtedy być? Czemu pozwoliłaś mi wtedy być? Dziękuję bardzo. Także pogłoski o